Opozycji po raz trzeci nie udało się odwołać dzisiaj ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza i wszystko wskazuje na to, że przed nami kolejny stracony rok. Nawet koledzy Arłukowicza z Platformy Obywatelskiej nie mogą zrozumieć, dlaczego premier nie odwoła ministra, który zbiera tak negatywne opinie i to nie tylko ze strony opozycji i pacjentów, ale też niezależnych ekspertów. Donald Tusk, który podczas czwartkowej debaty milczał, dziś zabrał głos i powiedział tylko, że to nie pierwszy raz, kiedy opozycja próbuje ministra Arłukowicza odwołać. Skrytykował też pomysł, albo raczej brak pomysłu opozycji na uzdrowienie sytuacji w służbie zdrowia. Przypominamy, że takiego pomysłu spodziewamy się po ministrze Arłukowiczu, który dzisiaj nie powiedział nic nowego. Przypomniał tylko, że zamierza zmniejszyć kolejki, ale jak poprzednio nie usłyszeliśmy, w jaki sposób zamierza to zrobić. Jeden z polityków opozycji powiedział, że prawdopodobnie skończy się na tym, że minister każe pacjentom stać bliżej siebie i w ten sposób kolejki zostaną skrócone. Brak odwołania ministra Arłukowicza, fakt, że pozostanie on na stanowisku, znaczy tylko jedno. W służbie zdrowia czeka nas kolejny stracony rok i możemy się spodziewać kolejnych doniesień medialnych o skandalach w służbie zdrowia.